Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinku, w którym mamy już dostępną nową wersję. Nowy patch wyszedł dzisiaj. I tu jest opcja właśnie, że możemy zmienić sobie poziom trudności. Obecnie jest ten Noctis, a teraz można zmienić na Eterna, gdzie jest może nie tyle łatwiej, co po prostu w niektórych miejscach jest mniej. Dobra, najpierw oddychę. Jest mniej pułapek. O, na przykład tutaj są dwie kładki, nawet trzy kładki. Kiedyś trzeba było to po prostu przeskoczyć, przelecieć. Duch jest, przedtem też był. Ale tu jest teraz gościu, który się nazywa Butcher. Tu na przykład były. O, to są tylko kolce, ale tu jeszcze latały takie. O, właśnie coś takiego latało. Więc dla każdego, kto. To przerażało ten stopień, te pułapki, jest to faktycznie teraz duże ułatwienie. Ja wam może pokażę, jaka jest różnica między Eterna a Noctis na tym krótkim tutaj przykładzie, więc wielki szacunek dla producentów. O, tu jest tylko jedna kładka i trzeba przeskoczyć, a to nie jest jakiś problem, bo jak przechodzisz z Tower of Light, to nie jest problem, ale teraz wam pokażę, jak jest tutaj. Tutaj są dodatkowe jeszcze takie latające z góry na dół, więc jest trudniej. Jeżeli oni na każdym miejscu mapy się nad tym zastanawiali, to naprawdę tutaj dużo pracy musieli wykonać, bo ja tylko byłem tu, ale na przykład ciekawe, jak teraz wygląda Tower of Light i w ogóle i to wszystko, co tam jest na górze, więc na chwilę obecną idę do Butchera. Żeby Butcher się pojawił, to trzeba. Butcher, tutaj jest Butcher, a trzeba porozmawiać tutaj z tym panem, z tym Chińczykiem. Daje nam zadanie, daje nam questa i z tym questem idziemy do właśnie do tego miejsca. Czyli tutaj mamy tron, tutaj jest mapa, tutaj po ścianie wchodzimy i tu jest Butcher. I Butchera trzeba pokonać. Ja sobie zmienię teraz na. No bo dobra, pokażę wam jak. Zresztą no teraz już nie wiem na jakim. Zobaczymy jak jest na Eterna, bo na normalnym poziomie, na Noctis, jest tak, że Butcher jednym strzałem nas zabija. Ale zobaczę teraz jak jest na Noctis. Inny sposób na Butchera jest taki, żeby po prostu uruchomić tarczę. I jak mamy tarczę, to potem go od razu atakować, bo on odbija nasze strzały. Zobaczę teraz, czy jednym strzałem faktycznie nas teraz też zabija. Tak, czyli to zostało, on dalej jest silny i mocarny, mimo tego, że jesteśmy na tym łatwiejszym poziomie. Ale... Oj, 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 oj. Ja tutaj tak, rozwalamy ducha. Mam nastawione, jestem tutaj na strzały, ale poczekam, aż Butcher przejdzie. Butcher, od którego chcemy zabrać katanę. Ja chcę wykorzystać... Nie to! Pomyliłem przyciski. Myślę, czemu ja nie biję tą kosą? Butcher jaki jest, każdy widzi. Niby dostał, ale co to za dostał? On ma taki atak, że... Jestem ciekawy, jak wyglądają inne miejsca. Taki atak, że z automatu tym mieczem się broni.
Oj, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Trzydzieści cztery to tak. O, tutaj trzeba uważać, bo to jeden cios i po nas. Jest to, jakby mówię, po patchu, więc być może zwiększyli na przykład mu życie, żeby było trudniej go pokonać. No właśnie. Może nie było jakoś... Znaczy, no było trudniej. Ja już tu kiedyś byłem i tak jak mówię, w tym miejscu on się pojawi dopiero jak porozmawiamy z tym Chińczykiem. Wcześniej tu możemy przyjść, zebrać sobie skrzynię i tak dalej. I pomyślisz sobie, a tu jest skrzynia, dobra, skrzynia, fajnie, wziąłem skrzynię, ale tu się pojawia butcher. I teraz ja pójdę do sprzedawcy i kupię kolejną część, która jest nam potrzebna do zrobienia questu. Więc widzimy się koło sprzedawcy. Jesteśmy u sprzedawcy, a u sprzedawcy za 50 tysięcy, dość drogo, ale przyda nam się to. Kupimy Sword Hilt. I to jest nam potrzebne do questu. I teraz idziemy do Chińczyka. Więc stąd idziemy do pana Chińczyka, czyli aż... aż tu. Najlepiej przenieść się tutaj do tronu i stąd przejść do niego, więc widzimy się koło Chińczyka. No i zbliżamy się do pana Chińczyka i teraz już możemy mu oddać katanę od butchera i ten... Sataroma kodonei sataki indako. Misakanawa katarone. I satawoda nataka mastoru. I daro con agua te cureona, tomoro ten agua, tamaca me si moro tante, usame cucanacuro musato de. Y notaro malecora y sta, mi matagono de tesira con agua eda usame cucanacuro. Y no danacuro taro, sonique, poco no catar. Quiroboca y sataunera catagua allí donacurones. Usada necaro. Sasuda endo natara sin donarota de masa carina curo. Sasuda, mido catema. Ota coma tanacul en cue que suma, palaco novo. Sasuda endo, palaco novo. No codate, no masita. Ore, miso codate naros asique. Dostajemy od niego ostrze. I w ten sposób możemy, tylko musimy mieć krew, żeby to używać. I musimy pokonać 43 przeciwników w ten sposób, wrócić do niego i wtedy on nam ulepszy tą broń. Więc na ten moment mamy to zrobione i teraz idziemy do... idę do... na walkę z robotem. Czyli przenosimy się tutaj. Zmiana jest też taka, że po tym patchu, na przykład tutaj są zaznaczone, wcześniej chyba nie było zaznaczone, te maszyny, których są potrzebne, one są do questa. Przenosimy się tu, tutaj też jest mapa, wcześniej tu nie było mapy. Mapa była chyba tutaj. Więc przenosimy się tutaj i idziemy na walkę z bossem. Jesteśmy tutaj. Zjeżdżamy windą, idziemy na walkę z robotem.
Tutaj już też widać zmiany, bo po lewej stronie była mina. Teraz nie ma miny, więc myślę, że ogólnie nawet jak ktoś idzie pierwszy raz, to nie będzie widział tych różnic. Wkładamy koła, znaczy te koła zębate. Quest zaliczony, dostaliśmy kasę za to. Zjeżdżamy w dół do miejsca, gdzie jest robot. Czy tutaj jeszcze nie będzie z nim walki? Ale można powiedzieć, skąd ty, gościu, to wszystko wiesz? No, oglądałem filmy, to jest trochę takie spoilerowanie z mojej strony, ale ja jakby nie chcę tutaj tracić czasu na... Tu jest skrzynia. Nie chcę tracić czasu na niewłaściwe, nie wiem, pójdę w złe miejsce i będę musiał to na przykład jeszcze raz przechodzić. Więc dlatego też obejrzę film tylko teraz po zmianie tego patcha tutaj w tą stronę. Tutaj na przykład był prąd, teraz nie ma tego prądu. Po zmianie tego, znaczy po tym patchu będą inaczej pułapki, więc zobaczymy, jak to będzie szło, bo te filmy, które youtuberzy zamieszczają, trochę się będą teraz różniły. I ważne jest tutaj też to, żeby pójść w to miejsce i znaleźć ten bilet. Dlatego nie warto kupować za 15 tysięcy... Mam tu jakieś postacie. Nie warto za 15 tysięcy kupować tego w sklepie. Bo potem się zastanawiasz, po co to w ogóle kupiłem. Tu przychodzisz i za darmo to zdobywasz. Więc to jest też dobre. A tutaj na górze... No ja tutaj mówię, tutaj jest Dark Materia. Na dole do ulepszania tych kryształów fioletowych. I muszę mieć strzałę po pokonaniu robota. Strzałę, która... Tak, coś czułem, że to. Strzałę, która będzie nam towarzyszyć w wielu miejscach i będziemy ją musieli bardzo dobrze opanować. Tak jak na ten moment mam w miarę opanowane skoki i tak dalej. No to będę musiał opanować strzałę. Tylko teraz też myślę o tym, że chyba niewłaściwe kryształy mam, żeby pokonać robota. Ale spróbujemy pierwszą walkę, a najwyżej później zresetuję zdolności, bo ja chyba jestem ustawiony pod strzały. Zobaczmy. No właśnie, pod strzały, a bardziej tutaj powinienem pójść trochę na atak. Bo dość dużo się bije z nim toporem. Znaczy kosą toporem, bo trochę wygląda to jak topór. No i ogólnie jestem niby na tym łatwiejszym poziomie, ale nie wiem, czy to powoduje... Poczytam o tym. Czy to na przykład powoduje... O, 140 dostał chyba. Czy to powoduje, że on jest na przykład słabszy? Że ma mniej życia, albo... Cyk. Cyk, 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 cyk. Można użyć tarczy, albo nie. Teraz ma taki piorun. Pierun. A tutaj ma tych pomocników na dole jeszcze, którzy mi skutecznie zabierają życie. Czekamy. To było złe.
Ginę. No jeszcze nie. Teraz trzeba uważać na te prądy właśnie na górze. Ale teraz już zginę, dobra. Dobra, ja wrócę, zmienię te ustawienia kryształów i widzimy się tutaj. Okej, zmieniłem trochę kryształy, zobaczymy jak teraz pójdzie. Kryształy zdolności bardziej pod właśnie atak taki kosą. Strzelanie teraz za dużo nie pomoże. 32. Ale tu 312. Każdy to widział? 312. Długo się ładuje. Znaczy, że robot w sensie. Dwieście dziewięćdziesiąt siedem, 150, 300 znowu. Źle użyłem tarczy. Już jest chyba osłabiony. Patrzcie, już jest po nim. Nie wiem, czy to jest kwestia, no ale jak biłem go po 300. On już tutaj nie ma siły. Nie ma siły, żeby mnie przyatakować. No i było mi za drugim razem teoretycznie został pokonany robot. No, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Myślę, że kwestia, żeby się go nauczyć. Nawet się specjalnie nie musiałem o te ręce obawiać. Kistorama negua doto misiro que cones. Orema ikari ketanesu. Boro ikari nague otama. Sota ubekari noste. Humo ataro jaketa. Negua ite fumase. No i zdobywamy super broń. Ikase tumeko naga ketora idomo. Sasekin domote. Isata unema tosu. Będziemy jeszcze kiedyś walczyć z tym robotem. Broń, która powoduje, że jak strzelimy, to możemy się przenieść. R1, L2 raczej, w tamto miejsce. I to będzie bardzo często wykorzystywane. Ja tutaj tylko wrócę jeszcze. Aha, dobra, jeszcze szybko zobaczmy tylko, jakie to było ustawienie tych zdolności. Czyli tutaj poszedłem bez tego, ale właściwie cała ta strona, więc on po 300 jak zabierał, no to albo tak będzie i na razie sobie może zostawię, albo dam na... No i tutaj miałem jeszcze, albo dam na strzały ustawienie. Tutaj 10% i tutaj 20%, więc to miałem te kamienie przy robocie i sami widzieliście, jak walka wyglądała. A teraz mając strzały, mogę iść już w tą stronę. I ostatnio, no tutaj nic nie zmienili, jeżeli chodzi o te strzały. Trzeba dość szybko uruchomić, bo to jest krótki odcinek, żeby tą strzałę wystrzelić. Teraz w drugą stronę będzie tak samo ciężko. Teraz było znowu za szybko. Uff, udało się, ale prawie straciłem życie. No także, no, mimo wszystko, że ma być niby łatwiej, to będzie wyzwanie. Z tymi strzałami, ale to jest tak jak z wszystkim, tak jak z podwójnym skokiem, tak jak z tym daszem. To jest kwestia, żeby się tego nauczyć i opanować. Dobra, ja teraz w następnym odcinku będę czyścił po prostu tutaj, tam gdzie będę mógł, tam gdzie są fragmenty, tam gdzie były te białe ściany, bo przez te białe ściany będzie można teraz przejść i pozbieram. Na przykład tutaj jest coś, tu sobie zaznaczałem. Tu jest gdzieś jakaś buteleczka, bo jest za białą ścianą. Tutaj buteleczka jest za białą ścianą, więc też tutaj pójdę. I tylko takie urywki będę pokazywał mapę, gdzie co jest i jak ja to tam pozdobywałem, a potem
kolejnym naszym krokiem jest pójście tutaj w tą stronę. No i piąte drzwi też tutaj zrobimy w następnym odcinku. A kolejnym krokiem jest pójście tutaj w tą stronę. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Słyszymy się w kolejnym odcinku.